Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę dzisiaj do Was z otwierankami. Dawno nie było przeglądu nowości na półkach księgarni i nowości u mnie na moich półkach. Przygotowałam na dzisiaj 10 książek, ale właśnie w ostatniej chwili wpadła mi w oko 11, o której koniecznie muszę Wam powiedzieć i od niej właśnie zacznę. Pozostałe 10 książek to 5 to powieści, a pozostałe 5 książek to literatura faktu. Zaczynamy od tej nadprogramowej, o której nie mogłabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Morderstwo nie jest takie proste. Taka błyszcząca, złocona okładka, którą nie wiem, czy jestem w stanie wyeksponować we właściwy sposób w tym świetle. Jest to książka Carly Valentine, która przeanalizowała kryminały Agaty Christie pod względem kryminologii, kryminalistyki, badania śladów. I podtytuł tej książki brzmi Między kryminałem a true crime. I autorka tej książki stwierdziła, że Agata Christie w swoich powieściach była tak naprawdę pionierką kryminalistyki. Ona do swoich książek rozrywkowych wplatała bardzo dużo ówczesnej wiedzy o badaniu miejsca zbrodni. Znała się na balistyce, znała się na badaniu śladów stóp, śladów odcisków palców. Wplatała również wiedzę z zakresu na przykład toksykologii. Także ta książka pokazuje nam, jak światłą autorką była Agata Christie, jak wielkie miała zainteresowania i jak dobrze orientowała się w nowinkach w zakresie kryminologii i kryminalistyki. Słyszałam o tej książce bardzo dużo dobrego, ona ma świetne oceny, także cieszę się, że wpadła mi w oko, bo już sobie ją tutaj od razu kładę do przeczytania na samym czubku mojej kubki książek, które muszę jak najszybciej przeczytać. I teraz już tak jak sobie ułożyłam, lecimy. No więc na pierwszy ogień idzie książka Marcina Mellera pod tytułem Czerwona Ziemia. I jest to książka wyjątkowa w dorobku tego autora, ponieważ on do tej pory publikował felietony bądź też książki podróżnicze. Jest to jego pierwsza powieść. Powieść, jak tutaj wyczytałam na okładce, z elementami sensacji. I akcja tej powieści dzieje się w Afryce. W 2020 roku młody Marcin Tilscher, który jest synem tego Tilschera, znanego reportera, udaje się do Afryki, aby przemierzyć ten kontynent śladami ojca, aby dotrzeć w miejsca, w których jego ojciec przeżywał wielkie przygody, z których ledwie uszedł z życiem. Ale dzieje się coś nieprzewidzianego i starszy Stilscherów jedzie do Afryki ratować, szukać swojego syna, a tam wszystko może się zdarzyć. Tak więc mamy tutaj sensację spod pióra Marcina Mellera. I żeby było ciekawie, żona Mellera, czyli Anna Dewitt Meller, też właśnie wypuściła swoją najnowszą książkę. Darcie pierza. I to, w przeciwieństwie do książki męża pani Anny, nie jest powieść. Tym razem mamy tutaj zbiór felietonów, które autorka publikowała w Tygodniku Powszechnym przez ostatnie lata. Ja część z tych felietonów czytałam w Tygodniku Powszechnym, ale nie wszystkie. Także bardzo się cieszę, że mam je tutaj w formie książkowej. Anna Dewitt Meller interesuje się bardzo wieloma dziedzinami, ale bardzo bliski jest jej feminizm, bardzo bliskie są jej sprawy kobiet, ale także współczesna polityka, różne ciekawostki. Pisze także o internecie i o literaturze, jakżeby inaczej. Także jestem bardzo ciekawa, jak te felietony, tak jeden po drugim, one są chyba chronologicznie nawet, będą mi się czytały. Katarzyna Tubylewicz, polska autorka mieszkająca w Szwecji, także tłumaczka z języka szwedzkiego, napisała książkę, reportaż pod tytułem Szwedzka sztuka kochania z podtytułem O miłości i seksie na północy, z taką bardzo fajną okładką.
O czym jest to książka? Otóż autorka przeprowadza tutaj wywiady, ale także pisze własne spostrzeżenia na temat różnego rodzaju związków, w jakich żyją ludzie na północy. Ale Katarzyna Tubylewicz analizuje związki, nakładając na nie filtr skandynawskości. O czym tutaj pisze? O związkach queerowych, związkach tęczowych, poliamorii, monogamii, o tantrze i wielu, wielu innych zjawiskach w świecie erotyki. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, może się na taką książkę skusicie. Gdy opadnie kurz. Jest to książka reporterska napisana przez Roberta Jensena, który pracuje w firmie specjalizującej się w likwidowaniu skutków różnych katastrof. I ta jego firma oraz on osobiście byli na miejscu bardzo wielu, bardzo medialnych katastrof, takich, o których wiedział cały świat. Co to za katastrofy? Oczywiście World Trade Center, zamachy bombowe na Bali, tsunami w Tajlandii i wiele, wiele innych. I ten mężczyzna opowiada tutaj o tym, jak postępuje się na miejscu takiej tragedii, jakie czynności należy wykonać, w jaki sposób przystępuje się do ratowania ludzi i dobytku, jak działają ekipy ratunkowe na miejscu. Mnie taka tematyka bardzo interesuje. Ja w ogóle lubię tematykę dotyczącą zdarzeń ekstremalnych. Także zajrzałam sobie już tutaj do środka i myślę, że to będzie bardzo ciekawa lektura, ponieważ napisana jest w taki bardzo przystępny sposób, aczkolwiek to jest taka książka, wiecie, bez dialogów. Dużo, dużo opisów i dużo spostrzeżeń samego autora. Ale jeżeli Was to interesuje, jeżeli nie boicie się takiej tematyki drastycznej, tragicznej, wzruszającej, to bardzo Wam już teraz polecam. Aby nieco złagodzić nastroje teraz i przejść z tematyki tragiczno-drastycznej w tematykę pieskowo-kotkową, pokażę Wam książkę mojego ulubionego duetu autorów i o moich ulubionych zwierzątkach. Zapiski wrednego kota. To kolejna część, zdaje się szósta już, cyklu o Winterku, czy Winterku. Psie malamucie, który mieszka z bardzo fajną rodziną i przeżywa ogrom przezabawnych przygód, czy to na wakacjach, czy też w domu, czy też związanych z jego życiem miłosnym, czy też związanym z pojawianiem się nowych zwierząt w domu. Ta książka, jak już mogliście się domyślić po tytule, będzie nieco inna, ponieważ historii nie będzie opowiadał malamut, lecz kot Maniek. Kot Maniek, którego widzimy tutaj na obrazku, jak skrada się do fotela. I kot Maniek jest nazwany tutaj wrednym kotem. Dlaczego jest wredny? Otóż jest wiecznie niezadowolony, że ten okropny malamut zajmuje mu fotel, że ten drugi piesek rudy ciągle się wtrąca w nieswoje sprawy. Niezadowolony jest dlatego, że ludzie tylko by go miąchali, głaskali, a nie chcieliby 7 razy na godzinę otwierać drzwi balkonowych. I ta książka napisana jest właśnie w takim tonie. Powiem Wam szczerze, że nie było żadnej książki z tej serii, przy której nie śmiałabym się na głos i nie śmiałabym się do łez. Jest to mój niezawodny poprawiacz humoru i chyba mam wszystkie części gdzieś u siebie w domu, ponieważ naprawdę kocham Winterka. Więc jeśli nie znacie Winterka Rudego i kota Mańka, koniecznie się z nimi zapoznajcie. Naprawdę. Nie ma niczego lepszego na zły humor i na niepogodę. Patrzę tutaj raz tak, bo na obu kolanach mam kubki książek, o których jeszcze chciałabym powiedzieć i muszę się teraz zdecydować, która kubka teraz. Ostatni wywiad. Eszkolanewo. Jest to powieść dość gruba, w której poznajemy autora, pisarza, który próbuje odpowiedzieć na pytania przesłane do wywiadu przez jego czytelników. I jest to taka powieść, trochę wywiad rzeka, w której autor odpowiada na niezliczone pytania. I są to różnego rodzaju pytania. Oprócz takich najbardziej niewinnych, dotyczących jego inspiracji, o tym,
czy tworząc portret fikcyjnego bohatera, prezentuje również swoje życie i tak dalej, pojawiają się w nim pytania, do których pisarz podchodzi bardzo emocjonalnie i bardzo mocno się odsłania. Myślę, że przede wszystkim jest to powieść o życiu, powieść o tym, jak bardzo intymna i bardzo mała różnica jest pomiędzy pracą a życiem, pomiędzy miłością a nienawiścią, faktami i fikcją. Powieść także dla tych, którzy kochają książki o książkach, bo kto z nas nie chciałby zajrzeć nieco bliżej w życie naszych ulubionych pisarzy. Także polecam Wam bardzo serdecznie, ponieważ książki tego pisarza już czytałam inne i one zawsze były bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też jestem pewna, że jej ostatni wywiad mnie nie zawiedzie i Was również. Z serii skandynawskiej z wydawnictwa poznańskiego, którą tak wszyscy bardzo lubimy, pojawiła się ostatnio nowa książka pod tytułem Pojechałam do brata na południe, Karin Smirnow. Ma taką okładkę i opowiada o kobiecie o imieniu Jana, która pojechała rzeczywiście do swojego brata na południe, do brata alkoholika, który popadł w duże problemy, aby pomóc mu się wykaraskać z kłopotów oraz z alkoholizmu. I kiedy jest u tego brata, ona tam zostaje na dłużej, podejmuje tam pracę, ale także wikła się w romans. Ten pobyt u brata, wspólnie spędzony czas, to też okres, kiedy zaczynają się poznawać na nowo, ale także odkupują dawne urazy i dawne tajemnice. Podobno jest to książka, która wciągnie Was jak bagno. Książka, która sprawi, że poczujecie się nieczyści i poczujecie się lekko zbrukani. Ja lubię książki, które potrafią mnie przeczołgać, które potrafią mnie zmaltretować psychicznie, dlatego liczę na dobrą lekturę, która zostanie w mojej głowie na dłużej. I teraz znowu coś bardziej szalonego. Już sama okładka daje nam po oczach. Peggy Guggenheim. Szalona promotorka sztuki, milionerka. Z pod tytułem Życie uzależnione od sztuki. Peggy to głośne romanse, ogromne pieniądze, znajomości ze światem sztuki. Peggy, która w swoim salonie miała obrazy Picassa, która pozowała przed obiektywem Menareya, która również odkryła dla świata Jasona Pollocka, była osobą nietuzinkową, jak też nawet możemy zobaczyć na obrazku. Była artystką, była kobietą ekscentryczną, kobietą, która nie bała się skandali. Ale przede wszystkim była uzależniona od sztuki i dzięki niej możemy podziwiać ogromną kolekcję sztuki, którą ona zebrała za swojego życia i udostępniła publiczności. Także Peggy Guggenheim, polecam Wam, jeżeli lubicie biografie nietuzinkowych osób i jeżeli interesujecie się sztuką. Tam na pewno znajdziecie dużo bardzo ciekawych anegdot, bardzo dużo ciekawych opowieści, nie tylko o samej Peggy, ale także o jej przyjaciołach, artystach. I teraz książka, której bardzo mi brakowało na polskim rynku. Kiedy byłam raz na spotkaniu autorskim z Elżbietą Harezińską i ona opowiadała o tym, że uczestniczyła w badaniach archeologicznych, wykopaliskach archeologicznych w Polsce i tam dokonywano niesamowitych odkryć, o których tak naprawdę niewiele się pisze poza literaturą branżową. Żeby się czegokolwiek dowiedzieć o tym, co wykopuje się podczas wykopalisk w Polsce, to naprawdę musi być to ogromne odkrycie, które trafi na pierwsze strony gazet. W przeciwnym razie, tak naprawdę przeciętny człowiek nie jest w stanie się dowiedzieć tego, czym zajmują się archeolodzy w Polsce. I wreszcie jest książka Grody, garnki i jełczeni. Jest to książka Agnieszki Krzemińskiej o podtytule
o archeologicznych tajemnicach ziem polskich, w którym właśnie autorka opisuje wykopaliska, które były prowadzone na terenie Polski oraz to, co w nich znaleziono i w jaki sposób te znaleziska przyczyniły się do rozszerzenia wiedzy o naszych przodkach, o przodkach zamieszkujących naszej ziemię. I już na samej okładce są tutaj tematy, które mnie bardzo kuszą. Na przykład, jak archeolodzy wpadli na trop włosa Kopernika? Gdzie w Polsce mamy Święte Jezioro? O czym mówią gadatliwe kości i odcięte głowy? Dlaczego smród starych odchodów to dobry znak? I jeszcze kilka takich pytań pojawia się na okładce i jest to rzecz, która również niezwykle mnie kusi. Mam nadzieję, że to będzie tak ciekawe jak opowieść Chorezińskiej na spotkaniu autorskim. Ostatnia książka, którą tutaj trzymam na kolanie, to coś, co również może Was zainteresować, ponieważ łączy dwie rzeczy, które ostatnio są na topie, czyli Japonię oraz II wojnę światową. Skrzypce Goebbelsa. Taka piękna, minimalistyczna okładka. Napisał tę książkę Joan Jacono, albo napisała. Nie sprawdziłam, przepraszam. I jest to książka, to taka przejmująca opowieść o rozdarciu pomiędzy pasją a brutalnością wojny. Ta książka opowiada o skrzypcach podarowanych przez Goebbelsa japońskiej skrzypaczce, która jest wybitną artystką, ale nie jest w stanie dogadać się z tymi skrzypcami. Te skrzypce cały czas brzmią jej nieodpowiednio, nie potrafi na nich grać, ciągle słyszy w nich fałszywe nuty i zastanawia się, czy to ona nie potrafi grać, czy coś z tymi skrzypcami jest nie w porządku. Ja domyślam się, że te skrzypce są nie w porządku, ponieważ prawdopodobnie nie należały do Goebbelsa i trafiły w jego ręce z kradzieży czy jeszcze z jakiegoś innego niecnego przestępstwa. Także jeżeli Was interesuje taka tematyka, to mamy taką pięknie wydaną przez Mando książkę, która zapewne będzie opowieścią o pasji, o miłości, o wojnie, o namiętnościach. Bardzo Wam od razu już ją polecam, bo wydaje mi się, że to będzie dobra literatura. I tyle. 11 książek za nami. Liczę na to, że wybraliście sobie coś dla siebie, że podejdziecie z podobnym entuzjazmem do tych książek, jak ja do nich podchodzę. Po prostu nie mogę się już doczekać, kiedy będę miała chwilę czasu i siądę, będę je czytać. I powiedzcie mi, która książka na pewno trafi na Wasze półki. Zapraszam do komentowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polubicie film oraz dodacie mój kanał do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.